Porozmawiajmy przez chwilę o tobie. Pracujesz i zarabiasz? Świetnie. Ale co będzie, kiedy już przestaniesz? Czy wiesz, że połowa ludzi w Kanadzie ma odłożone na emeryturę mniej niż 3000 dolarów? I dlatego tu jesteśmy. Aby pomóc ci nie tylko, kiedy zarabiasz, ale także, kiedy przejdziesz na emeryturę. Pamiętaj, z Credit Union nie tylko oszczędzasz na emeryturę, ale jednocześnie zmniejszasz swój podatek. Odwiedź nasze biura lub zadzwoń i zapytaj o naszą ofertę RRSP. Polish Credit Union. To ma sens. Polimex oferuje wysyłki mienia przesiedleńczego, samochodów oraz szerokie usługi cargo. Zapewniamy swoim klientom najlepsze warunki związane z planowaniem i realizacją przeprowadzki lub przesyłek. Polimex to najlepsza obsługa, najciekawsze oferty, doskonały serwis. Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Z Piastem polecieć możesz wszędzie. 100% satysfakcji. Ceny? Sprawdź najpierw u nas. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Big Boys with Cool Toys. Szeroki wybór zdalnie sterowanych modeli, części zamiennych i akcesoria. Helikoptery, samoloty, rakiety, pociągi, łodzie i statki. Największy tego rodzaju sklep w Kanadzie znajduje się obok sklepu Moore's Clothing i restauracji Muddy Duck w Mississauga. Drodzy Państwo, ta zmiana miejsca i scenografii, w której się znajduje, nieomylnie wskazuje, że kolejne kilka minut naszego programu poświęcimy wydarzeniom kulturalnym. Z pewnością największym wydarzeniem ostatnich miesięcy była gala oscarowa, która dostarczyła wszystkim uczestnikom, jak i oglądającym wielu emocji. I tak ku sporemu zaskoczeniu wielkim wygranym tegorocznej gali okazał się Bong Joon-ho i jego film Parasite. Południowo-koreański reżyser otrzymał aż 4 Oscary za najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy, najlepszy scenariusz, reżyserię oraz najlepszy film. Tym samym po raz pierwszy w historii zdobył jednocześnie statuetkę w kategorii film międzynarodowy oraz najlepszy film roku, pozbawiając tym szans naszego polskiego faworyta, obraz Boże Ciało w reżyserii Jana Komasy. Przyznacie jednak Państwo, że przegrać ze zwycięstwem w 4 najważniejszych kategoriach to żaden wstyd, a już sama nominacja była dla twórców wielkim wyróżnieniem i zaszczytem. Przypomnę, że Parasite zdobył poza nagrodami Akademii Złote Globy, największą brytyjską nagrodę filmową BAFTA, Cezara, Złotą Palmę w Cannes, w sumie 26 najważniejszych nagród i 30 nominacji. O czym jest ten film, który tak zachwycił jurorów na całym świecie? Jest przewrotną opowieścią o nierównościach klasowych, a przy tym zaskakującą, mistrzowską lekcją inscenizacji, niezwykle precyzyjnym mariażem tragikomedii i farsy, nienaganną, narracyjnie ostrą satyrą, która łączy w sobie przednią komedię z dojmującym dramatem, gdzie śmiech w mgnieniu oka zmienia się w rozpacz, a skrywany głęboko gniew w celny dowcip. A wszystko to w formie, która pozwala zbadać ludzkie emocje, opowiedzieć o wykluczeniu ekonomicznym i mechanizmach, które rządzą współczesnym światem. Parasite pokonał m.in. takie przeboje kinowe jak 1917 Sama Mendesa, który zdobył tylko nagrody za dźwięk, zdjęcia i efekty specjalne, Jokera w reżyserii Todda Phillipsa, który był nominowany aż w 11 kategoriach, a wygrał w 2 z nich. I tak, za najlepszą rolę pierwszoplanową Oscara otrzymał Joaquin Phoenix, a nagrodę za najlepszą muzykę po raz pierwszy od 23 lat odebrała kobieta, islandzka kompozytorka Hildur Guldadottir. Największym przegranym tegorocznej gali jest Irlandczyk w reżyserii Martina Scorsese z takimi gwiazdami jak Al Pacino, Robert De Niro czy John Pesci, który był nominowany aż w 10 kategoriach,
nie został jednak uhonorowany przez Amerykańską Akademię Filmową w żadnej z nich. Nie sposób nie wspomnieć o triumfatorce w kategorii Najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Statuetkę otrzymała Renée Zellweger za tytułową rolę w filmie Judy, w którym wciela się w amerykańską piosenkarkę i ikonę kina Judy Garland. Zellweger przyznała w wielu wywiadach, że do tej roli przygotowywała się całe życie i rzeczywiście zrobiła to w sposób zupełnie niezwykły. Wślizgnęła się wprost w postać Judy, identyfikując się z nią w 100%. Sama zaśpiewała i zatańczyła wszystkie partie w filmie, tworząc wybitną i niezapomnianą kreację. Mnie osobiście ogromnie ucieszyła wygrana Laury Dern w kategorii Najlepsza aktorka drugoplanowa. Otrzymała ją za rolę w Historii małżeńskiej w reżyserii Noah Baumbacha, gdzie wcieliła się w przebojową, zimną, wykalkulowaną prawniczkę specjalizującą się w rozwodach, występując równocześnie w filmie Małe kobietki, gdzie zagrała kompletnie odwrotną rolę przedobrej, opiekuńczej, czułej, ciepłej matki. Kiedy zobaczy się te dwie biegunowo różne postaci, podziw dla Laury Dern wielki, a nagroda absolutnie zasłużona. Na nagrodę, na którą czekał ponad 20 lat, zasłużył z pewnością Brad Pitt i otrzymał ją w kategorii Najlepszy aktor drugoplanowy za film Pewnego razu w Hollywood Quentina Tarantino, który to reżyser obudził w aktorze wszystko, co jest w nim najlepsze. W filmie Brad Pitt wcielił się w postać kaskadera, który jest najlepszym przyjacielem i asystentem aktora wypadającego z łask Hollywood. W tej roli znakomity Leonardo DiCaprio. Drodzy Państwo, na gali mieliśmy jeszcze jeden mały polski akcent. Otóż podczas uroczystości wykonano piosenkę z filmu Kraina Lodu 2. Występ był niezwykły, bo oprócz Idyny Menzel, która wykonała utwór w wersji oryginalnej, na scenie pojawiły się wokalistki śpiewające w innych wersjach językowych. Wśród nich była nasza piosenkarka Kasia Łaska, która zaśpiewała fragment po polsku. Jeśli mówimy o ciekawych akcentach, to w wymownym stroju pojawiła się na gali Natalie Portman. Aktorka na czerwonym dywanie zaprezentowała pelerynę od Diora, na której pojawiły się nazwiska kobiet, które nie zostały nawet nominowane do Oscara. To bardzo sympatyczny i niespotykany gest solidarności z kobietami, które zdaniem Portman powinny mieć przynajmniej szansę w walce o statuetkę. Przypomnę, że dziadek tej znakomitej aktorki ze strony ojca, Civi Herszlak, urodził się w 1914 roku w Polsce. Natomiast pradziadkowie Natalii zginęli w niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau. Tradycyjnym elementem ceremonii wręczania Oscarów jest upamiętnienie twórców, którzy odeszli w ostatnich 12 miesiącach. W tegorocznej gali zrobiła to Billie Eilish, która wykonała słynną piosenkę zespołu The Beatles Yesterday. W czasie występu na Telebimie pokazywano zdjęcie artystów, którzy odeszli w ostatnich miesiącach. Jednym z nich był zmarły 5 lutego w wieku 103 lat Kirk Douglas, jeden z największych gwiazdorów w historii Hollywood. Miał na swoim koncie blisko 100 ról filmowych. Zasłynął jako bohater westernów. Słynny kowboj złotej ery kina był tytułowym Spartakusem z filmu Stanleya Kubricka. Grał również w obrazach wojennych i dramatach. Dla świata był legendą, a przy tym wielkim filantropem przywiązanym do sprawiedliwości i wartości, w które wierzył. W następnym odcinku naszego programu postaram się przybliżyć Państwu tę niezwykłą postać. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa w tym zdominowanym przez film przeglądzie wydarzeń kulturalnych. Za chwilę dominować będzie sport, zatem przekazuję pałeczkę Bogdanowi Poprawskiemu, a Państwu życzę wielu artystycznych przeżyć w nadchodzącym tygodniu.